Ale kura to jest takie sprytne zwierzę, że potrafi w ostatniej chwili uniknąć strzału. Może pan, panie Wacławie, dobije kurę? Wieszanie to tak, ale tak mordować zimną krwią? Ale ja pana bardzo proszę. Ulegnę wobec tego. No i ta kura musi teraz troszeczkę poleżeć, ostygnąć, potem ją skubiemy, ale to ogromnie długo trwa. Ja nie będę państwa nudził i pana Wacława. Mamy taką skubaną kurę gotową, prawda? Proszę bardzo. Nie żyje? O tak, ta już na pewno nie żyje. Sprytne to. Trzeba mieć pewność. No dla pewności, panie Wacławie. I teraz potrzebne nam będą również pióra. A to ja mam jednak, proszę bardzo. Pióra z tej kury. Te skubane wcześniej. Proszę bardzo. I teraz wtykamy te pióra tam, gdzie trzeba. Proszę, może to ja pomogę. O, bardzo proszę. Ogonowe, prawda? Tak, tak. Tu ogon, tutaj okrywowe. Tutaj dołożymy troszeczkę tych. Kleimy to, proszę państwa, na klej. To się powinno nam świetnie trzymać, prawda? Termol? To może być jakiś mocny klej. Proszę bardzo, ja tu przygotowałem dla państwa. O, to jest produkt finałowy. Kura a la Bażant, która na pewno zadowoli wybrędnych smakoszy. Na pewno. Głęboka wiedza, bezinteresowność, humanitaryzm do granic ludzkich możliwości. Wielki syn wielkiego narodu, patriota i lekarz, znakomity skrzypek, mąż, ojciec i dziad. Profesor dr Jerzy Klemens Werner. Witam pana, panie profesorze. No i cóż, dzisiaj nie tylko spotkanie z telewidzami, ale również mamy tu gości w studiu, zgodnie z pana życzeniem i tysiącami listów. A więc od czego zaczniemy, panie profesorze? Myślę, że tym razem nie będziemy roztrząsać jednego wybranego problemu, tylko skorzystamy z państwa obecności i pozwolimy państwu powiedzieć to, z czym do nas przyjechali. Bardzo proszę. A więc kto pierwszy? Proszę pana. Panie profesorze, jeszcze nie tak dawno całe moje ciało pokryte było różnorodnymi plamami, mniejszymi, większymi. I o dziwo, od kiedy namówił nas pan do częstego, regularnego mycia, plamy te sukcesywnie zaczęły schodzić. I w zasadzie zeszły już prawie wszystkie, poza jedną, w takim jednym miejscu. Ale obiecałem sobie, że i z tą plamą sobie poradzę. Tak sobie powiedziałem. No cóż, brawo. Myślę, że duże brawa dla pana, tak. No o tym miejscu może porozmawiamy później, bo może się uda przyspieszyć, prawda? No, tak właśnie myślałem. Proszę, kto następny? Szanowny panie profesorze, jeszcze pół roku temu byłem żołnierzem. A teraz? A teraz z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować panu w imieniu własnym i całej jednostki. Odkąd uświadomił nam pan, że można prać o nuce, atmosfera w kompanii uległa diametralnej zmianie, a ja nawet ten zwyczaj przeniosłem do cywila. Jeszcze raz dziękuję bardzo. No bardzo proszę. To dziękujemy to jest, panu. To jest coś. Proszę, kto teraz chciałby... Może pani, proszę. Panie profesorze, chciałam panu serdecznie podziękować w imieniu moim i mojej matki, ponieważ od kiedy zaczęła oglądać pański program, używa dezodorantu po myciu. Dzięki temu otacza ją przyjemny zapach. Może oglądać z nami telewizję i w ogóle zrobiła się pogodniejsza.
Zresztą teraz też pewnie nas ogląda, albo się myje, sama nie wiem. To dla pani, czystość. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Moja matka też się pogodna zrobiła. A może pan coś więcej? No bo to było tak, kiedyś włączyliśmy telewizor i zobaczyliśmy pana doktora i jak pan doktor pokazywał... No ale jestem również doktorem. Proszę kontynuować. To pan profesor wtedy pokazywał, co należy robić z jamą gębową. Myśmy to dokładnie zaobserwowali, no i od tej pory atmosfera w naszym domu dosłownie o 180 stopni się zmieniła. Matka, jak już wspomniałem, na wstępie zaczęła się uśmiechać. Ojciec dostał podwyżkę, a do siostry wrócił pierwszy narzeczony. No i teraz w związku z tą pogodną atmosferą, to my sobie codziennie wieczorem robimy takie tut party, i na tym, podczas którego szczotkujemy sobie nawzajem zęby, tak na wyścigi, kto pierwszy, no i kto właśnie najwięcej zębów wyszczotkuje, ten wygrywa kwiaty. Także no bardzo dziękuję. To jest krok nawet naprzód w stosunku do tego, o czym mówiłem. A jednocześnie i zabawa, prawda? I to jest najważniejsze, żeby połączyć dbałość o własny organizm z zabawą i z przyjemnością. Przepraszam, że jeszcze wtrącę i pogoda ducha, bo to się chyba liczy też. I pogoda ducha. Bardzo ładnie pan to powiedział. No cóż, może zakończylibyśmy tę pierwszą część, kiedy to słuchaliśmy państwa, panie profesorze, a teraz poprosiłbym pana o taką wypowiedź podsumowującą to nasze dzisiejsze spotkanie, czy tam też razem, jak jesteśmy tutaj. Tak. Po tym, co usłyszałem, muszę powiedzieć, że w moim sercu radość miesza się z żalem. I szczęście, że takie słyszę głosy, a nie inne, przyćmiewa nieco coś, o czym właśnie teraz powiem. Otóż opuszczam państwa. Ale nie na zawsze, panie doktorze. To właśnie jest sprawą niewyjaśnioną. Ponieważ uznałem, spacerując dużo ostatnimi dniami, że moja misja może być uznana za skończoną. Polska stała się krajem ludzi zdrowych, czystych i pogodnych. Bakteria nie ma już wstępu na teren naszego kraju. Zostaje za granicą. Zdrowi są ludzie, uśmiechnięci, czyści i pachnący. Panie redaktorze, czy panu wierzy, że nadjazd autobusu na przystanek zwiastuje chmura zapachu? Uwierzę, bo przecież nieraz wącham teraz. Po zapachu nawet można poznać, która linia nadjeżdża. Widziałem też zdrowe zwierzęta. Widziałem człowieka, który leczył chorego ptaka. Ptak był skapcaniały, kapało mu z dzioba. Podszedłem, okazało się, że był to ptak zagraniczny. Oczywiście. Jestem tu więc niepotrzebny. Bobry wesoło gryzą drewno. Szczury biegają za myszami. Lśnią im oczki, bo żadnej choroby w nich już nie ma. Nawet jeleń, który tak podatny jest przecież na wiele bakterii, nie może zachorować i pełną gębą je siano. Ludzie będą rodzili zdrowych ludzi. Jesteśmy nie tylko w Europie, ale chyba nawet w kosmosie. Dziękuję państwu bardzo.